Siemanko w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku macie obiecany modpak z okazji 15 tysięcy osób na Instagramie. Takie rzeczy pewnie będą co tysiąc osób na Instagramie. Działy się podobne, czyli jakieś tam paczki, bo bardziej by tą paczką nazwał. Napiszcie hashtag Instagram, bo przypne serduszko zostawcie sub, bo im po, w sumie jeszcze 50 subów brakuje mniej więcej do 85 tysięcy, także fajnie było. No i lajka oczywiście. Modpak macie od, yy, rolnik Janicki, tak dokładnie. Jest tutaj 12 maszyn. Może, Tempem jeszcze powiem, jak pobrać ten modpack. Bo pobieracie plik tekstowy, nie jest to coś takiego, że to jest w jednym pliku. No i w sumie każdy link z tego notatnika wklejacie sobie w gogle i pobieracie tak jak zwykły mod. No, no tyle. A później sobie wrzucacie te pobrane takie pliki pojedyncze do modów. No i wam to po prostu ma działać. Jeżeli chodzi o. Mody. Ja ich tak nie będę kupował, bo moim zdaniem to jest kompletnie bez sensu, żeby pokazywać to wszystko po kolei. Pokażę Wam bardziej ciągniki, a przyczepy sobie zostawimy. Jeżeli chodzi o przyczepy, i mamy tutaj na start takie oto przyczepki, czyli D46, ale nie wiem szczerze czego to jest to w tym modu. A, bo są jakieś może burty dodatkowe, nie mam pojęcia dlaczego one są w tym odpaku. No ale jak widzicie macie nawet pokrywę, macie jakieś tam różne duperele, one są bardzo chyba podobne do tych oryginalnych. Tutaj mamy D47 i mamy z tych przyczepek jeszcze w paczce te oto przyczepy, czyli D34, o taką. O. No oczywiście kolory, jak widzicie, dużo ich macie. Macie tutaj przyczepę też D35. No i tyle w sumie, jeżeli chodzi o przyczepy. Jeżeli chodzi o ciągniki, macie tutaj Masaya Fergusona 255, tego co jest na tej mojej nowej serii. Chyba to jest ten, bo innego mi się tutaj po prostu. Nie wyszukuje. konfiguracji, macie jakieś tam obciążniki 100 kg i chyba 50 kg. Dach możecie sobie wybrać, czy chcecie mieć płaski, czy chcecie mieć wysoki. Oczywiście nic się nie zmienia. Ustawienia kół możecie sobie zmieniać, to widzicie, że się zmieniają. No i błotniki możecie mieć, albo ich też możecie nie mieć. O taki o masajek 255. Kolejna sprawa to Ursus 3512. E, taki oto bez kabiny, jak widzicie. Mamy konfigurację. Ja pierwszy raz ten mod widzę w ogóle, wiecie. E, też obciążniki mamy te same. E, mamy bez kabiny albo możemy mieć kabinę koja, albo standardową. Aha, koja to jest taka, to jest standardowa. No, z koją mi się bardziej podoba. Mamy kolory podstawowe, czyli możemy sobie zmieniać ustawienia kół. E, mamy nawet balonówki, jak widzicie. Czyli jakieś edycje tego moda, po prostu tutaj zaszły, konsola ładowacza, tak nie, konfiguracja silnika e, albo Massey Ferguson, albo 3512. Mamy ogólnie różne napisy, z tego co też zauważyłem. Także dosyć fajnie to wszystko wygląda. Kolejna sprawa, Ursus C328, C330. E, obstawiam, że ten ciągnik ma najprawdopodobniej bardzo dużo konfiguracji e, i tak właśnie to wygląda. Ja też powiem wam szczerze, że pierwszy raz znowu widzę ten ciągnik, czyli wcześniej go nie miałem. Ogólnie te mody gdzieś tam nie są wydane, przynajmniej w większości, tak przynajmniej jest napisane w tym modpaku. Bez kabiny no dobra, no tutaj akurat nie będziemy bardzo konfigurować. Wziąłem sobie kabinę standardową do C328, blachy, no możemy sobie konfigurować jaki tam kolor byście chcieli, tak naprawdę możecie sobie e, zrobić, nawet takiego bordowego Ursusika możecie sobie wziąć i powiedzmy kolory obręczy takie bardziej szare, e, tutaj sobie damy korpus też taki bardziej troszeczkę, to chyba taki by był, e, taki bardziej ciemniejszy, no i taki bordowy Ursusik. Dosyć fajnie wygląda, albo nie wiem, nawet i o takiego zielonkawy. Coś takiego. No opcji macie dosyć sporo. Kierownice można sobie zmienić. Trzypunktowa, dwupunktowa maska C328. A tutaj mamy. No nic się nam nie zmienia. Ustawienia kół. A koła się już zmieniają. Mamy szosowe. E, mamy jakieś tam inne koła, e, mamy wydechy, czyli na przykład możemy mieć płaski, okrągły, e, siedzenie stare, nowe, no to możemy sobie wziąć nowe, o, tu jest też coś z maską, a, zmienia się, czyli możecie mieć też trzydziestkę naklejki nowy typ, naklejki stary typ, ale to ta kratka przednia się zmienia z tego co widzę, e, a, trzy aż mamy kratki, sporo tego w sumie jest, możemy mieć w ogóle bez naklejek bez tej kratki, no i możemy mieć tutaj też widzę naklejki w C328 się zmieniają. No to jak dla mnie to chyba najlepsze jest bez naklejek. E, Dwufskaźnik, obrotomierz, błotniki przód, e, można mieć, można nie mieć, światła, można sobie różne brać. Ośkę nawet można wybierać, kierownica, chlapacze, filtry, znaczek, chlapace, hydraulika, dodatki. A w dodatkach co jest? E, trójkąt tylko z tego co widzę. Albo belka, albo trójkąt i belka, no i w sumie nic. Konsola ładowacza, konfiguracja silnika też można sobie tutaj pozmieniać. Zmieniają się konie, tak, jak najbardziej się zmieniają konie. No fajny, przyjazny ciągnik. A kolejny modem jest tutaj taki edit, czyli Ursus od Joker Pharma. Ja go pamiętam, że prezentowałem w modach tygodnia, także obstawiam, że on jest wydany, tak czy siak, bo tutaj chyba dochodzi tylko i wyłącznie ta kabina. No i możecie sobie tę konfigurację jakoś tam porobić, czy kolorami, czy obciążnikami, czy różnymi duperalami, czy nawet kołami, że po prostu ten ciągnik wyglądał tak jak ten właśnie tego sławnego youtubera, że tak powiem, czyli Joker Farm. On ogólnie forminga nie nagrywa, ale gdzieś tam powinniście go kojarzyć. No i kolor obręczy, czy kolor podstawowy, możecie sobie tutaj też się bawić. I zrobić sobie taki ciągnik, jak on właśnie ma. Kolejna sprawa C4011. Jest to C4011, którego też gdzieś tam wcześniej albo widziałem, albo nie widziałem. Bo szczerze, one są bardzo podobne do siebie i mają bardzo podobne konfiguracje. Możemy sobie wziąć go na szesnaskach, możemy sobie wziąć go na osiemnastkach, ustawienia kół. Możemy sobie wziąć z obciążnikami, wzór. Co się tutaj zmieni? Akurat trójkąt odblaskowy, czyli standardowe konfiguracje kabiny. Co my tutaj mamy? O, niebieska taka jest, patrzcie. No bo trzy kolor wybiera najprawdopodobniej. Możemy mieć ten orzecha tego. A, czyli całość się zmienia wraz z kabiną. Ok, dlatego było to po prostu niebieskie. Kolory obręczy, kolory podstawowe. No, możemy sobie nawet wziąć taki zielonkawy. Jakoś to będzie wyglądać. Konsola ładowacza. Tur oczywiście się zapina. Mamy konfigurację silnika. Tutaj akurat C411-2 to 42 konie ma. Tutaj ma 42 konie, i tutaj ma wszędzie ma w sumie 42 konie. Także te konfiguracje silnika e, dają tylko różnicę w kwestii wyglądowej. Kolejnym modem w modpaku jest C355 3P. E, I też, e, no ja jako tako, to ja nie widzę tutaj za bardzo różnic w tych ciągnikach, bo to wszystko jest praktycznie robione na jednej podstawce. E, tutaj mamy 60, z tego możemy zrobić. Kierownica się zmienia. Mm, Komin się też zmienia. Czy też to, światła też się zmieniają z tego co widzę. E, maska chyba też się zmienia, bo się przód ten troszeczkę zmienia. E, konfiguracja kabiny. Możemy sobie wziąć KB2 jakąś nawet. O! Ta jakaś fajna sokółka. Ta to jakaś inna. Takiej to kabiny jeszcze nie widziałem, przynajmniej w farmingu. Tutaj naglak też jakiś tak dziwnie pokolorowany. E, tu jest w ogóle naglak 2 z innym błotnikiem. Ta w ogóle kunów jakaś bez tekstur. E, tu jest czeska też bez tekstur, no fajny mod, fajny mod ogólnie, z, te, z tego co widzę jak nawet tekstur nie ma nałożonych, no tutaj to wiadomo, wszędzie są, ale te kabiny co niektóre e, tekstur nie mają, tam chyba dwie czy tam trzy e, z tego co widziałem. Kolejnym modem jest taki oto bizon, on się nazywa z tego co widzę tutaj w tym notatniku... Bizon Z056 taki mega. Być może on ma panel IC, dlatego jest taki mega. Nie mam pojęcia, bo któreś te bizony miały panel IC, któreś nie miały. i Ja już się w tym tak naprawdę gubię. Kabiny nie możemy sobie wybierać, tutaj możemy sobie mieć plandekę albo tej plandeki. Możemy nie mieć osłony chłodnicy mała. Oraz duża tutaj widzicie, zmiany następują. Osłony, tutaj też jest kolejna osłona. No i tak to wygląda. Kabiny możemy sobie wziąć, daszek, kolor podstawowy możemy sobie tutaj zmieniać. To jest akurat fajne, bo jest ten oto kolorek. Osłony na przykład sobie bierzemy wtedy niebieski. Tutaj niech będzie ten standardowy, planteka sobie bierzemy niebieską. I dosyć fajnie ten bizon się prezentuje. Żeby Wam pokazać czy on ma ten panel IC, czy on nie ma tego panela IC, to już Wam pokazuję. No na moje oko, to on nie ma tego panelu IC, mmm, także no. Także taki oto Bizon, po prostu no, standardowy w sumie, tylko że ma opcję kolorów i jakiś tam jeszcze e, duperelli do wyboru. No animowany no to jest w pełni, no ale to jest już taki w sumie powiem Wam, że standard, także tutaj nie ma czym się w sumie nawet za bardzo zachwycać. No i macie jeszcze kluczyk animowany z tego co widziałem jak po prostu go gasicie i zapalacie. Kolejny modem jest taki biardzki. Jak widzicie możemy go mieć niebieskiego, albo żółtego, no i w sumie tyle. Z takich kwestii pokazowych, no macie 10 metrów, 400 ml, znaczy mililitrów, 400 litrów macie pojemności. I z takich ważnych kwestii to by było na tyle. Działa, pryska, jeździ tyle, bo też nim grałem w sumie. Niewydalny siewnik też tutaj jest, SR300. Sporo osób pisało o niego na live'ach. Także on już jest tutaj wydany. No macie te wszystkie funkcje, jak znaczniki, koło, możecie sobie ustawiać, znaczniki ścieżek technologicznych. No, po prostu taka oto maszyna. To no, też sieje, jeździ, no nic więcej nie trzeba. Młody maga, akurat na nowej serii na gospodarstwie i nie narzeka. Także e, siewniczek, taki łoto, od agromasza. I ostatnią rzeczą w tym odpaku są takie oto, na przykład budy dla psa, kurniki. Stajnia na przykład jakaś stara, w ogóle tutaj fajna jest ta stajnia, ona jest jakaś duża, no dosyć sporawa, ale jak widzicie są tutaj na przykład pastwiska takie o jakieś na wolnym wybiegu, żeby te zwierzęta sobie były obory, czy wiaty, czy elementy ozdobne, o dotąd to. Tego jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, czy nawet takie duże chleby, to jest wyciągnięte z jakiejś mapki, z tego co się orientuje, no i w sumie tyle z takich ważniejszych rzeczy jeszcze z wam mogę pokazać, bo ich też było, patrzcie. Naprawdę, naprawdę dosyć sporo jest i takich garażyków, takich dupereli e, w bardzo starym klimacie nawet bym powiedział bardziej PGR-u tak naprawdę. E, no i nie wiem czy za, jesteście zadowoleni z tego modpaku. ja go widzę pierwszy raz na oczy. E, tak jak wam mówiłem, nie jest to mój modpak. E, nie jest to może też i nawet modpak, jest to bardziej paczka 12 rzeczy. W sumie no jest ich więcej, jak bliżej te budynki, no to dużo więcej, ale jest to w jednym pliku. E, także tak to wygląda. A możecie każdy mod tutaj macie mniej więcej podpisany, także będziecie wiedzieli z tego co się orientuję o co chodzi, nie musicie pobierać każdego modu tylko możecie sobie pobrać, nie wiem, no na przykład nawet i tego bizona możecie pobrać, a resztę po prostu e, nie pobierać tak to mniej więcej wygląda no i ja już się z Wami żegnam, my widzimy się w kolejnym odcinku jutro, być może z prezentacji Audi, jeżeli mi wyjdzie dzisiaj ją posprzątać i umyć, w co wątpię, bo zaraz się zrobi ciemno, jak nagrywam ten odcinek, a jeszcze jestem umówiony na boisko, żeby pójść sobie coś tam pokopać, także nie wiem, czy ten odcinek z Audi będzie jutro, czy dopiero mniej więcej gdzieś we wtorek. A tak to na tyle, na dzisiaj i na